Myślę, że zareagowałam z lekką ulgą, z nadzieją, że moje problemy mogą się skończyć i byłam zniecierpliwiona wręcz, żeby się uwolnić od bólu. Dzień przed się stresowałam dosyć mocno, byłam na badaniach, tam krew i tak dalej. No i nie ukrywam, że ja wszystkie czarne scenariusze sobie w głowie układałam, jak to będę źle na operacji wyglądać, leżeć i wszystko naraz, więc okazało się, że było super, nic nie trzeba się było bać i myślę, że nadwyrost ten strach. Moment po zabiegu, oczywiście jak to po zabiegu, było mi strasznie zimno. I ten momencik, jak położyli na mnie ciepły koc rozgrzany, to myślę, że zapamiętam na długo. No a potem już po prostu proszenie o leki przeciwbólowe i tak dalej, więc no było ciekawie, było to i tak uważam, że fajne doświadczenie. Pierwsze kroki to w ogóle pierwsze wstanie po operacji było interesujące. Za pierwszym razem nie wstałam, bo bym zemdlała, oczywiście tam za drugim razem już się udało. Kulę nosiłam przez około półtora tygodnia, po półtora tygodnia już zaczęłam kuśtykać sama. Zresztą taki był przykaz od doktora Karaczuna i myślę, że dosyć szybko nam to poszło. Te pierwsze moje kroczki chyba są udokumentowane nawet. No radość, wielka radość, że już mogę tam gdzieś i wyjść na spacer, więc te pierwsze dni były ciężkie, a później już było coraz lepiej. Rehabilitację zaczęliśmy już 3 dni po zabiegu, więc bardzo szybko pracowaliśmy nad zgięciem, nad siłą mięśnia. No i spotykaliśmy się prawie codziennie, robiliśmy sobie przerwę chyba w czwartek i w niedzielę, żeby ta noga odpoczęła i no i tak całe życie podporządkowane pod rehabilitację. Ostatnio cygan włączył się do mojego programu, zaczęłam pracę na siłowni, jak widać. No i walczymy, żeby przywrócić jakąkolwiek siłę całego ciała tak naprawdę, bo nie rozchodzi się tylko nogi, więc tutaj też budujemy mięśnie partii górnych. Moja najbliższa przyszłość polega na tym, żeby jak najszybciej wrócić do grania. Mam nadzieję, że to się gdzieś tam zamknie w 3,5-4 miesiącach. No i ja mam nadzieję, że będę gotowa na granie razem z zespołem od początku. Może te pierwsze mecze się jeszcze nie uda, ale mam nadzieję, że to będzie naprawdę bardzo szybko. Wracam jak najszybciej do zdrowia, bo podpisałam kontrakt z grupą Azoty Chemik Police, to będzie mój 4. rok.